księża, dostojni goście, droga młodzieży, no i wy, drodzy koledzy samorządowcy. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj tutaj razem, że możemy wspólnie obchodzić 72. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, że obchodzimy po pierwsze deportację Polaków na Sybir, że tutaj właśnie w tym miejscu, które kilka lat temu uchwałą Rady Miejskiej, żeśmy ustanowili i wykonali, możemy składać hołd tym, którzy odeszli, możemy dziękować tym, którzy zostali. Szanowni Państwo, cieszę się, że ja dożyłem, że Wy dożyliście, że młodzież obecna tutaj dzisiaj może być odbiorcą prawdziwej historii, żywej historii, której Wy jesteście świadkiem, dowodem, który jesteście przekazem ponad 50 lat temu o tych sprawach, jak powiedział ksiądz Adam Wiśniewski, mówić zakazano, nie mówiono, jak mówiono to pokątnie, wszyscy się bali, to było naturalne, presja była ogromna na tych, którzy pozwalali sobie na głoszenie prawdy tej historycznej. Mam nadzieję, że ta prawda nastała.